Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze nadzoruje postępowanie dotyczące tragicznego wypadku, który miał miejsce na deptaku w Zielonej Górze w centrum miasta. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący jednośladem 46-letni mężczyzna potrącił 76-letnią kobietę, która poruszała się właśnie po deptaku. Kobieta w wyniku tego wydarzenia upadła, doznała obrażeń głowy. Na miejsce wezwano pogotowie. Po przeprowadzonych badaniach kobietę zabezpieczono i przewieziono do szpitala. Tam podjęto decyzję o hospitalizacji z uwagi na duże obrażenia głowy. Po kilku dniach kobieta zmarła. Przeprowadzono sekcję zwłok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej przyczyną zgonu był krwiak, który powstał w wyniku tego tragicznego wydarzenia. Mężczyzna, 46-letni rowerzysta, był pod wpływem alkoholu. Badania wskazały, że miał 1,4 promila. Jeżeli zostanie ustalone, że w wyniku tego wypadku doszło do śmierci pokrzywdzonej, to będzie zagrożenie do 12 lat pozbawienia wolności. Na chwilę obecną trwają czynności właśnie ustalenia przede wszystkim przyczyn zgonu, trwają wnikliwe badania. Natomiast zabezpieczono również szereg nagrań, w szczególności z monitoringu, i one są poddawane szczegółowym oględzinom.